Cześć, ja nazywam się Aleksandra Jędrzejewska, jestem położną i dzisiaj chciałabym odpowiedzieć na pytanie, czy poduszka do wózka jest konieczna? Według najnowszych rekomendacji i zaleceń maluszek powinien leżeć zarówno w wózku, jak i w domu, na przykład w łóżeczku, na twardym materacyku bez żadnych dodatkowych akcesoriów. Jeśli chodzi o poduszkę, tutaj wiem, że często macie takie obawy, czy podczas spaceru maluszkowi nie stanie się krzywda. Jednak pamiętajcie o tym, że wózki mają dodatkową amortyzację, więc dziecku absolutnie nic się nie stanie. Dobrym pomysłem jest nawet układanie dziecka w gondoli na brzuszku, dzięki czemu maluch ma szansę aktywizować kark, obręcz barkową, co niestety nie dzieje się w przypadku używania poduszki. Pamiętajcie też o tym, że dziecko powinno leżeć w linii prostej, jeśli chodzi o kark, o swoje plecy, a właśnie takie akcesorium będzie nam to po prostu zaburzało. Jeśli podobał Ci się ten filmik, zasubskrybuj nasz kanał, a po więcej treści wpadnij na naszą stronę internetową.